ostrzeń jest bardzo musi być, tak? Tak, tak. Ja przypominam, że nie patrzę. Krakiem! Gdzie tu? Nie, najpierw tu, żeby go wyciągnąć proszę. Dawaj. Zaraz, bo to ja mam przecież. Nie musi wchodzić ten pan tą zapaską. Wyciągaj się, Michał, tutaj. Wezmę pas. O. Tak powinna być, że jedna koło się kręci? Miało, nawijaj, nawijaj, nawijaj. Zaraz poleci na trakcji. Kolinę będziemy musieli wybierać. Coś gaśnie dziwnie, nie? No nikogo nie czuję jeszcze, nie? O, dobra, dobra, lina. I chyba trzeba te. Musi tam stanąć. Ale ładnie, to dalej poszedł. No i potem będzie. Będzie taka wiocha opuszczona, brodzik. Potem będzie hubal, gdzie walczy. No nie pokazuje. Potem będzie druga. Musisz mieć przykręconą końcówkę do bębna. U mnie nie ma. A no to, tylko to byś to trzyma. Reszcie się nikomu nie trzyma.
nie pedał. Tam się musi. Patrz, jak to trzyma.
drugie dno tej dużej kałuży. A dlaczego nie ma trakcji? Idziesz, idziesz, idziesz! Cofnij, powinien wyjść, no! Dobra, dobra! Uderz! Patrz, 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 patrz jak poszedł, patrz jak poszedł! Ale nie w kolejne! Widziałaś, jaka waga lekka się nie zapadł? Jaki piękny dżimnik?
do dupy. Ale nie wyjdę z tego samochodu. Nie, jest spoko. Hala. No, nie, powoli jest, bo nie wiemy co jest. Twardo jest ten sposób. Tam jest rzeka. Poczekaj. Dobrze jest, kolejne jest jezdna. Zobacz, widać dno. Jest kamyczkami położone, także to jest twarde. Nie, tylko patrzę na to. Żebyśmy się nie wpierdolili w ten. Widać. To chyba źle wygląda. A jest fajne. No jedzie się normalnie. Może nie taka zła ta próba. Wywiad z Marcinem w jeepie. No ładnie burcy. Ładniej burcy niż tą osrane BMW-ka, to dużo ładniej. I teraz synku, mówię ci to, bo ty piszesz na tych forach, że przecież ludzie jeżdżą X5-kami do Albanii, nic się nie dzieje. X5-kami cymbale jeżdżą, a nie patrolami z włożonym BMW, które Kazio z Jurem, co masz zniżkę 50% ci włożyli. Bo do mnie jak przyjeżdżają te BM-ki osrane, to pierdolą się po 500 metrach. I weźcie to ludziom powiedzcie. Pasek rozrządu, który spada przy pierwszej wodzie, trzeba przerabiać koła pasowe i to nie jest prosty temat. Pompa na 11 znaków, wrażliwa na paliwo, to jest dobre do X5, zgadzam się, na wyjazdy z szutrami i tak dalej. No nie do patrolu. No trzeba ludziom mówić, a nie po prostu te głupoty, że to tak fajnie jeździ. No. Poza tym wkładacie 250 koni do układu hamulcowego patrola, który trzeba przerobić, bo to nie hamuje, nie chce jeździć. To jest dramat po prostu. Ludzie, opanujcie się, bo to jest 40 tysięcy wywalone psów w dupę. Za 40 tysięcy musicie kupić fajną terenówkę. A nie po prostu potem przyjeżdżacie do nas na imprezy i płaczecie jak chłopcy z pierwszej klasy, że wam się przy pierwszej próbie popsuło. Bo to wsadza Kazio z Ziutkiem, debile. Inżynierowie, kurwa, takich rzeczy nie potrafią robić. Teraz ja jadę jeepem na pewno.
wierzchem. Udaje się. Nie zatapiamy się za każdym razem, na każdej kolei. To jest wyjątkowe. Po takim terenie? To na Białorusi prędzej. No, na Ukrainie też. Chama to jeszcze wie. Tak, no właśnie tak zacząłem. Dawaj popraw, to on wyjdzie. Zacząłem pilnować, bo kiedyś kurwa jechałem do końca. Nie, to wtedy już wisi. A to za kilka razy może przepchnieć, wie. Dobra. Może się przepchnie. Nice. Powiedziałeś? Chyba sobie kupię jeepa po patrolowemu. Często filmować. To idziemy tam? Wszystko jedno, bo to i tak jeszcze nie jestem. Dalej, ale lewo to mi się wyrywał. Jak to się dało, to się łatwiej. Ale oni to rozjebali, zobaczą. Masz fotelik, to dobrze. I kapie zjedź, nie, lewo zjedź, bo tam jest muł po prawej stronie. Ja to pamiętam. Lewą kolejną jest. Lewą kolejną jest, nic nie kominy. Nie ma kolejny. W lewo, musimy się pochylić na lewo. Na bank macie. Tak. Bo tu chłopaki pojechali w prawo i utknęli w mule. Jedziesz i dopiero potem delikatnie się i odważnie. Odważnie. Ja mam tylko dom, ale zdaję niestety. Musisz to przebić po lewej stronie. Dobra, i uderz.
te... Tam, te krzaki. Tak, te krzaki. Thank you.